Powiesz może coś więcej o Twojej rodzinie Miltonów w Sims 3? Na przykład ulubiony i najmniej ulubiony Sim, krótkie życiorysy dziedziców lub jakieś dziwne, crazy rzeczy? Wiem, że mówiłaś o nich w filmie o prywatnych sejwach, ale tak ogólnie taka propozycja. Dobrze. Ja nie jestem w stanie z pamięci Wam powiedzieć wszystkich dziedziców tej rozgrywki. Nie, nie ma opcji. A też na angielskim kanale zaczęłam teraz nagrywać właśnie takie oddzielne odcinki o moich zapisach starych z Sims 3, żeby troszeczkę bardziej szczegółowo też o tym zacząć opowiadać i odkopaniować tego sejwa z jakiegoś dysku akurat no fajnie się zbiegnie z tym, że mogę sobie o tej rodzinie potem nagrać tam, nie? No okej, okay, no jesteśmy w tej rodzinie. Jest tutaj 10 pokoleń. Są to właśnie Miltonowie, o których mówiłam w, nie pamiętam czy pierwszym, czy drugim, pewnie pierwszym filmie o sejwach z Sims 3. Musiałam ich trochę pozmieniać, bo tam jakieś były włosy custom contentowe, których już nie miałam i sobie od razu to zapisałam, żeby nie musieć tego tak robić 50 razy. Ale co najbardziej chciałabym tutaj zrobić, to jest w sumie mogłam po prostu obok iść, no, ale okej. Okay. To jest wskrzeszenie wszystkich dziedziców. Mam nadzieję, że Master Controller mi to ułatwi. Dużo w ogóle było muzyków w tej rodzinie, i też właśnie chcę sobie przypomnieć w ogóle, jakie mieli cechy. To mogę podejrzeć sobie w drzewie genealogicznym, ale nie podejrzeć sobie aspiracji, a ja tego nie pamiętam. I chciałabym też trochę zobaczyć tych ludzi, może nie będą starzy, ale nadal. I jeszcze bardziej zainspirowało mnie do yy, rzeczywiście zrobienia tego to, że zobaczyłam tę gitarę stojącą w gabinecie i sobie tak pomyślałam: Czy tę gitarę miał Jack? Nie mogłam sobie w ogóle przypomnieć postaci, jakby dziedzica drugiego pokolenia. Ledwo pamiętam, a pamiętam, że go bardzo lubiłam, i nie jestem nawet. No, nie dam sobie ręki uciąć, że on rzeczywiście miał na imię Jack, ale wydaje mi się, że to jest jego gitara. Więc w tej rodzinie ja nawet jakoś nie zwróciłam specjalnie uwagi na to, jak grałam, a teraz widzę, że jest mocny schemat powracających muzyków. Co w ogóle mnie nie dziwi w mojej rozgrywce, ale, ale jednak jest to takie. Ciekawe, że właśnie był chyba ten Jack w drugim pokoleniu. Potem była Melody w piątym pokoleniu. Potem był Anthony, który jest, no, niby dziewiątym już, ale jednak. No i Astonika, która dziesiąte pokolenie chce też być wokalistką. Także jest tego sporo, więc spróbujmy wskrzesić tych ludzi. Senan! O Boże, zapomniałam w ogóle o takim gościu. Hannah Conor, Regina. A Jake, a nie Jack. No, praktycznie to samo. Zależy jak ktoś zdecyduje, że chce se zdrabniać imię, no nie? No um, to znaczy Jack może um, istnieć jako oddzielne imię też, ale um, często jest zdrobnieniem od Jacob tak samo Jake. No okej, okay, to był Jake, a nie Jack, niech będzie. Nawet lepiej, bo mi się bardziej podoba imię Jake niż Jack. Gerard, dobra, pamiętam chyba. Emma, Tle... nie, nie wiem, chyba jednak nie wiem. O, Konik. Quentin. Właśnie tych koni tutaj jest cała dynastia w ogóle. A, jakby co, to link do szarego interfejsu będzie w opisie. Okej, okay, zaczęliśmy chyba od Vectry. Potem był właśnie Quentin i Mozy, który sobie zniknął. Leia, Troy. I Troy cały czas tutaj jest. I Orion i Diva tak samo, więc. No, takie luźne pięć pokoleń koni. Na moich starych zapisach to po prostu wszyscy ciągle mieli konie. Niesamowite, że konie nie są czarne na tym zdjęciu, ale pies już tak. Włączam jeszcze raz ten zapis, bo musiałam zainstalować moda. Zaraz wam powiem o co chodzi. I obawiam się, że ładowanie tego zapisu znowu zajmie jakieś 10 minut. No dobra, zajęło to niecałe 5 minut, bez przesady. Ku mojemu zdziwieniu, jest coś takiego jak Sim Transformer do trójki, tylko on działa troszeczkę inaczej, ale jest generalnie bardzo podobny. Dobra, przypomniało mi się, kim była Emma. No niestety, mimo że nawet wstawiłam wszystkie duchy do domu, to nie mogę tutaj w ogóle przywołać żadnego ducha. Okej, okay, hej Hanna! Dobra, debugiem można po prostu wskrzesić. Nie wiem, jak ja tego nie założyłam wcześniej, ale dobrze. Bardzo proszę, wszystkich wskrzeszamy, mam nadzieję, że się pomieścimy. A dlaczego Emma nie ma takiego złotego nagrobka? Czy ona może nie była jednak dziedziczką? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Emma miała bardzo fajną mordkę. Jak mi się w końcu przypomniało, kim była, to tak, to mi się też ten fakt przypomniał. Już coraz bardziej mi gra zaczyna lagować. I już mi się nie mieszczą ci ludzie. Mam ustawione, że może być więcej niż 8 simów. W sumie to i tak już jestem ponad limit, bo jeszcze są zwierzaki. No dobra, wskrzeszamy dalej. Nie no, dodają się ci ludzie, przecież widzę, że Jake właśnie wlazł. Dobra, już jesteśmy. Pyk. Na samym. Końcu? A nie, jednak się zastępują. <grymne> no dobra, poznajduję jakoś tych ludzi cicho. No więc jest Hanna. To jest założycielka. Tylko pewnie jej tak trochę nie widać. Zwłaszcza, że w ścianę wlazła. Ale ją ładnie ubrałam jako staruszkę. Wcale gra nie leguje tak bardzo, że mam wrażenie, że zaraz mi wszystko wybuchnie. W każdym razie Hanna spełniła aspiracje, żeby znać przepisów dużo. Przypomnę, bo na pewno mówiłam o tym w sejwach, że zaczęłam ten zapis od samej gry podstawowej i pokoleń. Nie zainstalowałam sobie wtedy większości dodatków, bo właśnie miałam problemy z komputerem, który tam nie radził sobie, a to karta graficzna mi szwankowała, to zasilacz, coś tam nie za bardzo się przegrzewał strasznie ten komputer, Yhm, więc w takiej lekkiej formie bardzo zaczęłam nie miałam prawie w ogóle żadnego custom contentu, jakieś takie tylko najpotrzebniejsze mody. No oczywiście Story Progression miałam i tam w ogóle otoczenie jest zasrane jak zwykle. O, nie pamiętałam, że Hanna była pracocholiczką. Pracoholiczka schludna, niezdarna, mul książkowy, też tego nie pamiętałam i urodzona kucharka. I teraz drugie pokolenie to był właśnie Jake, bo Hanna miała trzech synów. O Boże! Ustawiłam w Master Controllerze, żeby sześć poziomów mi się pokazywało yy, drzewa, ale to epicko wygląda, nie mogę. Jezu, dlaczego tych ludzi tyle jest? A, tu większość zrobił Story Progression, to ja nie robiłam aż tak dużo. Nie, nie wierzę. No dobrze, tu jest Jake. O ile dobrze pamiętam, to Jake miał aspirację Złoty Język, Złote Palce. Jak widać, ambitny, przyjacielski, yy, lekko śpiący, chciałam powiedzieć, proszę. Niespokojny sen. Yy, też mól książkowy, takie kana, czego totalnie nie pamiętałam. I jeszcze do tego artysta. O ile dobrze pamiętam, to on yy, też możliwe, że malował coś. I jestem na 99% pewna, że ta gitara we wzór Tygrysa to była jego. On nie, nie był, znaczy on był pewnie w karierze muzycznej, ale no nie musiał tej kariery jakoś super rozwijać, że podejrzewam, że był i tak na szczycie albo prawie. Tylko on po prostu się umiejętnościami zasadniczo zajmował. Ewentualnie może miał aspirację mistrz sztuk, jak mi się uda podejrzeć, to zobaczymy. Potem był Michael, który pamiętam, że pracował w kuchni, ale on nie miał raczej tego samego pranienia życiowego, co Hana. Bo to by było dziwne. Także, no niestety, Michaela tutaj też nie mam. Oni się gdzieś pogubili, a ja nie za bardzo mogę nawet tutaj, kurde, sterować, bo zacięte wszystko jest strasznie. Dobra, kamerą będę kręcić sobie strzałkami, bo to jakoś tak gładziej idzie. No niestety, oni mi gdzieś tu poginęli, kurczę, ci, którzy mi się nie dodali do rodziny. Mam też portrait panel yy, Enrasa i, i nie chce mi się zrobić więcej niż ośmiu simów, no nic. Tutaj niektórzy są jeszcze niewidzialni, więc. To jest Tyler, to jest Oskar. Oskar nie był łysy. On miał fryzurę z kastą contentu, której już nie mam. W sumie nie wiem, czemu jej nie mam, bo była akurat spoko. Właśnie szkoda, że w drzewie genealogicznym nie można podejrzeć sobie po, po prostu aspiracji i na przykład, żeby było jakieś znaczenie, to czy ona została spełniona. O, ktoś tu myśli o Michaelu, więc on tu gdzieś jest. Michael to był taki fajny blondasek, bo Jake był... No bo jeszcze był Walter i jeszcze był tam trzeci syn jakiś Martin, czy jak mu tam było... O Jezu, co tu się O Jezu, nie mogę podejrzeć, co tu się dzieje? Oje! <grystanie> Jestem prawie pewna, że to był Martin. On nie miał żadnych dzieci. Um, I matką Michaela była Regina, która była córką Itana Bancha z, Be z Bebe Hart. Bebej. Baby? Nie wiem w sumie, jak to się mówi po angielsku, no w każdym razie z nią. I ona była tak przeurocza i właśnie była taką blondyneczką po yy, Itanie, no nie. I Michael po prostu miał cechy wszystkich tych rodzin. <gryw> miał taką fajną kwadratową buźkę, pamiętam, bo on był taki bardzo uroczy. Ale chciałabym się dowiedzieć, jaką on miał aspirację kurcze, bo nie pamiętam kompletnie. Pamiętam, że on był z Daisy, która była potomkinią Michała Kawalera i też miała bardzo fajną urodę i bardzo fajnie mi to pociągnęło właśnie takie ciekawe geny potem w rodzinie. Nie wiem, kiedy oni się pojawią i czy zamierzają w ogóle. Aha, Oskar se spać poszedł. Dobranoc. <śpii> Śpij słodko, aniołku. No nie, obawiam się, że oni się nie pojawią. Może lećmy dalej po prostu. On był wegetarianinem, artystą, był dobry, leniwy i też urodzony kucharz, więc trochę taki się gdzieś tam przeplatały nadal trochę te, te cechy tej założycielki, no nie? I tak, oczywiście założycielka też ma na imię Hania tutaj, no bo lol, jak inaczej. Tutaj był Jim, ale on nie był dziedzicem, bo był jeszcze właśnie Oskar, który tam śpi sobie. Jezu, jakie to jest duże! Duże to wygląda tak przeklęcie. Przecież ja, ja w tym momencie nie, nie byłabym w stanie wyjść z tego drzewa, bo ono mi się rozciągnęło ponad ekran. To jak Wy to widzicie, ja to widzę identycznie. no Musiałba zmniejszyć te, te piętra, jak będę tu na angielski kanał, kanał nagrywać, bo to kurde, nic, nic nie widać. Um, a, to jest Mick Bachelor. Ona, w sensie ta Daisy, matka właśnie tego Oscara i żona tego Michaela, to była wnuczka Michała Kawalera i. Tamary Donner chyba z tego co widzę. Um, I to był jakiś Mick i on był z Hope, która była z kolei córką Zandra Clavela i Ayeshi Ansari. To ja nawet jakoś tak nie zauważyłam chyba wcześniej, że to, że to takie się połączenia z tej porobiły. No nic. To wszystko to są startowisimowie, no nie? Dobra, mam cechy Oskara: Zrzędliwy, wygadany, geniusz, uwielbia przyrodę, wegetarianin. Ale gdzie on pracował i jaką on miał aspirację, to po prostu zero, zero. Pamiętam, że był Senen, który nie był dziedzicem, koniec końców, ale on długo mieszkał w tym domu i on był politykiem. Ale koniec końców pociągnęła dalej Melody, która miała bliźniaczki z jakimś tam losowym typem. E, znaczy, no on tam był też jakimś tam czyimś... Yy, yy, no nie dotrę do tego, no nie mogę przesunąć. <grym> nie! To jest tak złe. No w każdym razie ona się poderwała takiego bardzo ładnego pana i miała bliźniaczki, e, Jenę i Jessica i e, tak, no i Jenna tutaj dalej była. Ten, e, jaka Sharon? Tego nie pamiętam. A, dobra, Okej, okay, No, może była jakaś Sharon jeszcze oprócz Tylera, bo Tyler tutaj dalej ciągnął. Um, no i była Lacey, i, i siostrą Lacey jest właśnie Emma, no nie? Ale ja muszę teraz wejść do kogoś. O, dziękuję, kto mi pozwoli wyjść z tego. Bo ja bym chciała. O! Dobra, niektórzy się widzę, <gryw> pojawili chyba. Dobra, zrobię jednak pięć, bo przecież to jest jakiś. Jakaś przesada. Skończyłam na tym y, oskarze przyklętym, właśnie który sobie tu śpi słodko. Nie mam go w panelu rodziny, ale mogę go zaznaczyć, więc to już jest coś. A, okej. Okay. Um. Jak to się nazywa? Idealny umysł, idealne ciało, coś takiego. Rzeczywiście, on dużo ćwiczył i, i tak dalej. Faktycznie coś takiego mi się kojarzy. Akurat o Oscarze, Oscar się pojawił w tych moich takich montażykach na angielskim kanale, bardzo, bardzo starych, to jest takie po prostu Fitus smarty, go, że wow. Bo on był z tą Jodie, no nie? Nie Joel. Jezus. Jak <ścoughs> mi się mylą, ci ludzie nie mogę. Nie, to Senan był z Jodie. I Jodie miała. Ym, to, no tak. Piękny tłum. Jodie miała jakieś takie dziwne geny. Nie pamiętam, czy to były geny Arla, czy, czy kogo, ale ona miała taką bardzo specyficzną twarz. E, taką, taką wyciągniętą i w ogóle taką mega długą. I e, tutaj jest Jodie. Ona była córką tutaj jest jakiś Mac Irish Steel, Kiton, Langerak Alto, one. Nawet ćwir jakiś tam się wkradł. No i bunch? Nie, w ogóle nie jest tak, tak jak mi się wydawało. Ona jest córką, że znaczy była e, takiej baby, która była e, prawnuczką Martiego Kitona, ale też Parkera Langera,ka i Miraża Alvi i Holly Alto. I Kalen Langerak, jeszcze Gobajas Kofi tam się wkradł w ogóle, Malcolm Landgraf, Jezus. I Mad Madison wa Van Watson, I Christopher Steele, I, i Bella, i River MacIrish. Jezus, Maria, ile tutaj jest genów dziwnych? Wow. I była ruda, co myślę, że z tych MacIrishów pewnie, nie? Jezu, jakie skomplikowane rzeczy. No dobrze, w każdym razie Oscar spełnił te y, aspiracje, gdzie pracował, to tego nie. Chociaż. A, a, a? Agent specjalny, może bardzo. Jezu, jak ja uwielbiam te historie kariery w trójce. To jest... Ktoś, kto wpadł na ten pomysł, jest po prostu geniuszem. Tam przez chwilę w polityce też pracował, z tego co widziałam. Okej, okay, to Oscara mamy. Oskara ogarnęłam, dobrze przypomniałam sobie też trochę. No i potem była legendarna melodii, która była córką też. Tutaj widzę, że też Alto Langer'a geny lecą i, i, i ćwiry i w ogóle. Także też ciekawie, że to tak się potoczyło, że właśnie ta melodia tak wyszła. Tylko mi się wydaje, że ta Joel tutaj. To była jakaś córka, jakiejś simki, którą ja zrobiłam. Wszystkiego mi się kojarzy, że ja użyłam takiej simki gotowej z kas i melodii bardzo była z twarzy podobna do tej simki. Ale nie mogę. O! To jest chyba ona. Pamiętam, że ona te okulary właśnie miała. To jest taka simka w takich ciemnych włosach, ona ma chyba jakąś taką bordową koszulę, i jakąś spódniczkę, i ona ma taką, taką też buźkę fajną, taką, taką trochę kwadratową i taką. Trochę niby taki zwykły template, ale jednak jest coś takiego fajnego w tej simce ogólnie. I ja właśnie sobie zrobiłam tę simkę, gdzieś tam sobie ją wsadziłam, niech ona się rozmnaża. <grym> I ona miała córkę, i ta córka miała córkę, i Melody to jest córka dopiero tej córki. Melody była bardzo fajna, ale też za nic nie pamiętam, jaką ona miała aspirację. Ona mogła mieć ewentualnie też jakiś złoty język, złote palce. Ona jest y, y, tu. Ona się nazywa Montanez, yy, ale to dlatego, że ona po prostu wyszła za kogoś jeszcze tam, już w takim mocno, mocno dorosłym życiu, jak już miała te córki, yy, z tym prawda, typem, którego tutaj, o, dobra, dobra, dokopię się do niego. Shannon Wan on się nazywał? W ogóle zero, zero pamięci, że to coś z Wanów w ogóle było. No <laughs> kompletnie nic. Okej, okay, on był po prostu one Kitonem, Bez kitu. <laughs> Bez kiton. I jeszcze trochę z Andrewsów w ogóle. Także, także też fajnie. Ale był taki piękny, boże. Eee, on miał w ogóle jeszcze jakieś inne dzieci, jakiś Jeff, eee, jakaś kiki, bo ta Jessica Schilling to była właśnie siostra bliźniaczka Jenny. No i Melody była y, romantyczką, była zła, wirtuos, y, poczucie humoru i flirciarska, więc no. No, jakoś tak wyszło, że się dorobiła nie, nieślubnych bliźniaczek, którymi, którymi musiała się praktycznie sama zajmować. No tam miała brata, rodziców w domu i tak dalej. Jeszcze brat był z żoną i on miał swoje dziecko i w ogóle, także była pełna chata, nieźle. No i pokaż mi, melodię, jaką ty miałeś. A tak, złoty język, złote palce, rzeczywiście. Czyli w takim razie Jake musiał mieć mistrz sztuk, jednak, bo on chyba rzeczywiście sporo malował, coś mi się tak przypomina. Zwłaszcza, że tutaj wisi parę obrazów, które mogły być. Tylko tutaj to niestety jak się najedzie, to nie pokazuje, czyj to jest obraz. Także trochę szkoda, no ale okej. Okay. Melody była piątym pokoleniem, więc tak w połowie drogi i ona była takim bardziej charakterystycznym Simem. Pamiętam właśnie, że jak postowałam na tej grupie The Sims, to dużo ludzi właśnie lubiło Melody i że wow, o znowu Melody, jak fajnie. Tak, więc no dalej była Jenna, wysportowana, artystka, też yy, flirciarska i romantyczka, i jeszcze do tego yy, podekscytowana. I kto był jej mężem? Yy, jakiś ten Gerard, chyba, nie? Co tam jego grup widziałam? Jared, boże. No on, jak widać, był tak trochę z Landgrabów, trochę z Ursine, trochę z Kitonów znowu. No, tutaj tyle już było tych, tych zamieszań genetycznych, że, że no, trudno było mówić o jakimkolwiek jakimś kuzynostwie czy coś, bo to jakby ja miałam odpalony Story Progression cały czas, dlatego mi gra wysrała tyle tych Simów. O ile dobrze pamiętam, to ja nie miałam wtedy jeszcze tendencji do wyłączania go co jakiś czas, albo nawet żeby, żeby nie powiedzieć, że włączania go tylko w specyficznych momentach em, samego postępu historii. W sensie teraz tak robię, że dopiero jak sama będę rozmnażać y, swoich Simów i kolejne pokolenie powoływać na świat. To wtedy dopiero włączam w ogóle postęp historii, a przez całą resztę czasu on jest wyłączony. A tutaj raczej tak nie robiłam i dlatego jest tak strasznie dużo tych ludzi. Ta to w ogóle wygląda jak Bella Ćwira, zupełnie nią nie jest. No więc tak, jest tych ludzi dużo i fajnie się też dokopywać do tego, kto w ogóle, z kogo pochodzi z tych oryginalnych ludzi z Sunset Valley, no nie? Tyler, pokolenie szóste, był wysportowany, wytrawny wędkarz, yy, ekologiczny, yy, poczucie humoru i niezdarny. Yy, więc tutaj, tutaj niezdarność z kolei z pierwszego pokolenia wróciła i ja na pewno absolutnie już tego nie zauważyłam, bo to było, było tak odległe już. McDermott? Hmm, to jakieś. Jakiś dziwny zbieg okoliczności chyba. Jezu, ona miała trójkę dzieci, a ja nawet nią nie grałam. A tutaj w ogóle wysrane wnuków, Jezus Maria. I już jakieś budynie, już, już budynie, już widzę budynie, ja wszystko widzę. A, jeszcze był ten Sri, on był, on był Bunch. A jak go zmieniłam na Milton? On był tam jakimś czyimś synem gdzieś. A, bo ta Paige, jak ją wrzeniłam, to ona miała jakiegoś syna się okazało. I ja go y, włożyłam do rodziny i jakby y, on został... Jakby adoptowany po prostu przez y, Tylera. Tak, bo o że teraz mówiłam. I on po prostu dostał ich nazwisko. I on potem tam się wyprowadził i sobie coś robił, nie? No, ale dziedziczką tego pokolenia była Emma. Ona naturalnie miała brązowe włosy, jakby co? Mm, już zbliżamy się powoli do końca. E, to jest pokolenie... To musi być pokolenie ósme, także coś pokręciłam. Jenna była szóstym, Tyler był siódmym, Emma była ósmym, tak. Dobrze. Um, I ona miała łatwo się zachwyca, charyzmatyczna, śmiałek. Nie um, pamiętam, jak Star Quality się nazywa, że coś tam ma zadatki na gwiazdę. Um, I uwielbia przyrodę. I tutaj był Gerard. Gerard był w ogóle spoko. Tak jakoś mi się kojarzy, że, że on był, taki, on był jakiś taki śmieszny. A i Jenna była y, chyba, o ile dobrze pamiętam, akrobatką, ale ona chyba nie spełniła aspiracji. Chyba, że ona miała tę karierę oddzielnie, a aspiracja. A nie, kurde, ty. Ona spełniła te aspiracje z, akroba z, z ak akrobacką karierą? Ledwo cokolwiek pamiętam z tego. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Ale dobrze. Dobrze. Fajnie, cieszę się. No bez kitu, ale ja się musiałam namęczyć z tym masakra. A Tyler jako miał aspirację, on miał, że on nie miał czegoś z policją? Mam go tutaj? Gdzieś? Nie? Chyba nie? No więc dalej była Emma, której też kompletnie nie pamiętam aspiracji. Jest super popularna i ona nie spełniła tej aspiracji? Ha, no to niezłe legacy. A pracowała w aktorstwie. Rzeczywiście, ja jej robiłam w ogóle operację plastyczną, pamiętam, że ona sobie coś tam poprawiała, że chciała się odmłodzić i w ogóle. Był taki motyw, ale że ona nie spełniła tej aspiracji, do tego kompletnie nie pamiętam. To nie jest jakaś super trudna aspiracja w sumie. Bo, jeśli teraz by licznik jej spadł, to nadal byłoby to spełnione, jakby było spełnione wcześniej, no nie? E, więc więc no, widocznie to nie, nie zostało zrobione. No trudno. Pewnie się skupiłam już bardziej na Antonym i, i po prostu miałam wywalone trochę już na to. Zwłaszcza, że Antony, o ile dobrze pamiętam, to sobie mogę bez problemu sprawdzić, bo on nadal żyje e, i nie trzeba było go wsk wskrzeszać. E, to jest pokolenie dziewiąte. geniusz snob. Wirtuos, szalony i buntownik, tak. On zdecydowanie motocykl. Totalnie. Jakby awiatory, no nie, i w ogóle on już taki jest, jest, no, trzy dni przed staruchem, więc konsort y, Age mu tutaj zrobił jakieś takie różowawe włosy siwe. Ale on. Co? <ścoughs> Ty żartujesz sobie? Naprawdę? Ja byłam przekonana, że on miał aspiracje zespół jednosimowy. A on chce taplać się w pieniądzach. Jakby połowę rzeczy w tym domu sprzedam i już będziesz miał. Oczywiście rzeczy niepotrzebnych. Ej, byłam pewna, że on miał aspiracje, zespół jednosimowy. Nie wiem, może ja mu to zmieniłam? Nie, nie wydaje mi się. No w każdym razie to jest też właśnie powracający muzyk, bo on em, ma zespół, że znaczy miał przynajmniej, ale pewnie też mi się trochę to znudziło, bo to jest taka mozolna trochę kariera. A teraz to w sumie się nic nie robi. A nie, sorry, jest na pierwszym poziomie kariery muzycznej. Super, no to powodzenia z tym taplaniem się w pieniądzach. Może twoja córka ci zarobi. No i Astonika w końcu pokolenie dziesiąte łatwo się zachwyca. Diva, to chyba po polsku jest prima, donna. schludna, wirtuos i yy, urodzona yy, występowiczka. I ona jest na piątym poziomie kariery. Wokalnej, zostań gwiazdą i ona chce właśnie to sobie zrobić. E, i, I jakby na tym skończyłam, no nie? Dziesiąte pokolenie jest młodymi dorosłymi, to są dwie siostry. E, siostra Astoniki to jest Melisa. E, I ona z kolei ma koniarską aspirację. No i tak się żyje u tych Miltonów. Astonika o, o drugiej w nocy sobie robi jakieś jedzenie i ma piękną minę. Uh, dużo było opowiadania i teraz to samo będę musiała powiedzieć po angielsku na angielski kanał, no trudno. Także widzicie, mnie samą, która rozegrała to wszystko, zaskoczyło bardzo dużo rzeczy tutaj. <gryw> Mam nadzieję, że Wam się podobało.